myślę, że to, co jest tutaj chyba oczywiste dla każdego z nas, najchętniej chcielibyśmy patrzeć na szpital jako na budynek, który jest gotowy, ale jest nieużywany, bo wszyscy są zdrowi, bo nie potrzeba pomocy i opieki, ale oczywiście cieszę się, że wracacie do zdrowia i tego życzę wszystkim. Ten Światowy Dzień Chorego to jest przede wszystkim taki właśnie taki moment, gdzie gdzie każdy z nas uświadamia sobie, żeby dziękować za to, co jest w jego życiu, jeżeli jest zdrowie, żeby tym bardziej chronić. Jeżeli troszeczkę jeszcze szwankuje, żeby jak najszybciej wróciło do pełni sił. Ale myślę, że to są rzeczy tutaj oczywiste. Ja bym chciał skorzystać z okazji, że jestem z wami. I chciałbym przywołać takie może dwa momenty, bo wróciłem tydzień temu z panami, które myślę trochę jak młodzieży. Oczywiście to były spotkania młodzieży, a więc troszeczkę starszych niż pacjentów tutaj na Mikołańskiej. Ale myślę, że jeżeli chodzi o dzieci, to taką podzielę się takim moim doświadczeniem. Jadąc do Panamy, wspominano mi, że tam żyją między innymi kolibry. Takie małe ptaszki, które szybciutko poruszają skrzydełkami, spijają nektar z kwiatków. Przyznaję, że raz udało mi się zobaczyć kolibra. Po prostu w naturze, no, po prostu już zachód słońca się zbliżał i patrzę, coś takiego, jakaś duża ważka lata przy kwiatkach, przy drodze, którą szedłem, się okazuje, że to był kolibr. To są rzeczywiście takie wielkości ptaszek. Tak więc to tak a propos, jeżeli chodzi o takie różne doświadczenia, jeżeli chodzi o różne spotkania. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech stąpi na tych, którzy będą tutaj przebywać, odpoczywać w nas jego pełni się, którzy będą im w tym pomagać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.